Duża część ludzi mają nadciśnienie, tak samo duża część psów na starość ma ten problem. Ale samice w domu też chorują na serce, tylko po prostu większy odsetek jest u samców. Że u kotów takie pierwsze objawy są zupełnie niezauważalne, bo to jest po prostu zmniejszenie aktywności fizycznej, a pamiętajmy, że koty też powinny być szczepione, tak? I to nie mówimy tutaj o wściekliźnie, bo na to nie ma obowiązku. No to wszystko może już nam prowadzić tą tutaj, jakby dać myśl, że może coś się z tym pieskiem dzieje nie tak. No i tutaj wiadomo, w zależności od tego, jak bardzo ta choroba postępuje, no bo umówmy się, że jesteśmy w stanie zatrzymać taką chorobę, natomiast postępowanie tej choroby będzie nadal tak jak u ludzi z nadciśnieniem, tak? Nie damy rady się wyleczyć z nadciśnienia tak nagle, po prostu już do końca życia będziemy brać tabletki. Taka sama sytuacja jest u zwierząt. W jaki sposób bada się takie zwierzę? Jak to wygląda? Czy jest to traumatyczne, bolesne? Cześć! Nazywam się Maciej Zimnoch i jestem lekarzem weterynarii. Wraz z zespołem Vetbulans przygotowaliśmy dzisiejszy odcinek. Towarzyszy mi Paulina Śmiarowska, lekarz weterynarii, internista, zajmujący się kardiologią. Tak jest. Wszystko się zgadza. No właśnie, kardiologią. Czy zwierzęta również cierpią na problemy związane z układem krążenia? Bardzo często. Wbrew pozorom często niezauważany problem, ale występujący także i u psów, i u kotów. Także też trzeba o tym pamiętać, że nie tylko posiadacze psów będą musieli się kiedyś pewnie z tym spotkać. Mhm. A jakie to są najczęściej schorzenia? Wiesz, to zależy, bo to tutaj jest też kwestia, czy tu mówimy o schorzeniach wrodzonych, bo wtedy mamy do czynienia też u szczeniaków, czy to są rzeczy, które pies nabył w trakcie życia, czy to są rzeczy zakaźne, czy kwestie zatrucia lekami, czy to po prostu związane z wiekiem, bądź na przykład z otyłością, a to też potem jeszcze o tym powiemy, jak temu zapobiegać. Jakie rasy w takim wypadku są do tego predysponowane? No tutaj bardzo często z takich najpopularniejszych ras musimy zwrócić uwagę u owczarków niemieckich, u labradorów. U spanieli też występują takie schorzenia, wrodzone schorzenia, bardzo często u Westów, też bardzo popularna teraz rasa. Więc tutaj raczej kwestie wrodzone to są u ras dużych, a już rzeczy takie związane z wiekiem, no to raczej rasy małe, tutaj jamniki, Yorkshire Terrier. Takie już psy też właśnie bardziej popularne, więc tak jakby psów jest najczęściej. Ale trzeba też pamiętać, że bardzo duża ilość psów mieszanych, tak? Czyli tak zwanych kundelków też ma te problemy. I to im mniejszy pies, tym większa szansa, że na starość coś tam będzie występowało, tak? Dlaczego tutaj trzeba tego pilnować. Czyli generalnie wielkość psa, tak? Predysponuje. No tutaj jeżeli bardzo chodzi o kwestie tak związane z wiekiem, to tak. Natomiast no też wiadomo, że trafiają się psy duże z tymi problemami. No ale tutaj najczęściej wtedy to właśnie są psy rasowe. Owczarki niemieckie i przede wszystkim te labradory i golden retrievery. No właśnie. I wiemy już, jakie rasy są do tego predysponowane, a generalnie co predysponuje, jeżeli chodzi o tryb życia takiego zwierzęcia na przykład? No tutaj głównie otyłość. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to tutaj jakby wszystko jest, sprawdza się do jednego, do tej otyłości, do tego braku tej aktywności fizycznej. No bo tak naprawdę, jeżeli pies jest w dobrej kondycji, nie jest, że tak powiem, brzydko utuczony, no to wiadomo, że tej aktywności będzie więcej, więc to też ma jak najbardziej wpływ. Natomiast tak poza, no tutaj raczej nie mamy na to wpływu. No to co jak u ludzi z nadciśnieniem, tak? Duża część ludzi ma nadciśnienie, tak samo duża część psów na starość ma ten problem. Natomiast wiadomo, że tutaj kwestie otyłości bardzo mocno wpływają. Im jest bardziej otyły, tym jest tym ciężej, tak? Tu trzeba na to zwrócić uwagę. Nie. Ale tak poza tym, to nie ma takich rzeczy, że coś można zrobić, żeby temu psu jakby zaszkodzić, tak? Jeżeli tutaj normalnie psa utrzymują, to nie powinniśmy mieć jakby na to większego wpływu, niż po prostu jest to uwarunkowane genetycznie. Okej, czyli generalnie podobnie jak u ludzi, prawda? Tutaj jest bardzo duża analogia. Bardzo duża analogia. Mhm. Natomiast no wiadomo, jeżeli tak jak u kotów tutaj jest, jakby nie ma podziału na płeć, tak? Występują te problemy po prostu niezwiązane z płcią, tak u psów najczęściej u samców. Częściej jest u samców niż u samic, są wiadomo, ale samice wiadomo też chorują na serce, tylko po prostu większy odsetek jest u samców, psów. Myślę, że to istotna informacja. A co w takim wypadku powinno nas zaniepokoić, jeżeli zauważymy jakieś objawy, żeby jednak pójść do lekarza i, no i przebadać go odpowiednio, prawda? No to tutaj są dwie kwestie. Musimy powiedzieć, że tutaj są różnice między kotami a psami. Jeżeli chodzi o koty, no tutaj musimy uważać, dlatego że u kotów takie pierwsze objawy są zupełnie niezauważalne, bo to jest po prostu zmniejszenie aktywności fizycznej, zmienny apetyt. Więc takie rzeczy, które raczej no, kot, który niespecyficzne, więcej śpi, prawda? Raczej nikogo nie będzie powodowało jakiś tam niepokoju, tak, że on po prostu mój kot jest leniwy i tyle, nie? Natomiast to są pierwsze objawy, które u kotów by wskazywały na jakikolwiek problem z sercem. Więc tutaj tylko wyłącznie taka profilaktyka, badania, no, zaprowadzenie tego kota raz na jakiś czas do lekarza weterynarii.
bo no niestety praktyka szczepienia kotów jeszcze w Polsce nie jest tak popularna jak na Zachodzie, a pamiętajmy, że koty też powinny być szczepione, tak? I to nie mówimy tutaj o wściekliźnie, bo na to nie ma obowiązku, natomiast tu mówimy o typowo kocich chorobach, więc fajnie by było po prostu tego kota zadbać o tą profilaktykę i tego kota przynajmniej raz do roku do tego weterynarza przyprowadzić. Jeżeli chodzi o psy, no to tutaj już jest łatwiej, no bo tutaj pies zaczyna się szybciej męczyć, dostaje kaszu, najczęściej ten kaszel następuje po nocy, taki piesek źle znosi upały, tak? Także to wszystko może już nam prowadzić tą tutaj, by dać myśl, że może coś się z tym pieskiem dzieje nie tak. Tak samo trzeba uważać, bo nawet może być taka sytuacja, że będzie prowadziło do omdleń, także tutaj też psy też mają omdlenia. No i to wtedy już wiadomo, że trzeba przychodzić do nas i trzeba zbadać takiego pieska, bo tam najprawdopodobniej coś się może dziać. No i też większość takich problemów wychodzi po prostu podczas zwykłego badania, tak? Szczepimy psa corocznie na wściekliznę, jest to obowiązkowe szczepienie. Do każdego szczepienia psa musimy zbadać, więc po prostu przy osłuchiwaniu serca będziemy słyszeć wtedy szmery nad sercem, ktoś nas to zaniepokoi, zlecimy po prostu resztę badań, tak? Także tutaj to przede wszystkim profilaktyka. Oczywiście, czyli właśnie ważne są te, powiedzmy kolokwialnie, przeglądy naszego zwierzaka, prawda? Dokładnie, podbicie książeczki przynajmniej raz do roku. Wiadomo, odrobaczanie częściej, no ale nie każde odrobaczanie przeprowadza psa do lekarza. Natomiast też by fajnie było, bo takie odrobaczenie profilaktycznie są różne szkoły. Niektórzy robią to raz na jakiś czas, po prostu raz na 3 miesiące dajmy na to. Inni to robią według jakby badań kału. Natomiast no przynajmniej raz na ten rok dobrze było przeprowadzić. Fajnie byłoby, że przy każdym odrobaczeniu, żebyśmy mogli zobaczyć, zważyć, przejrzeć, czyli raz na 3 miesiące byłoby spoko. I być może właśnie podczas takiego badania wyłapiemy jakąś niebezpieczną dla jego życia chorobę. Najczęściej takie rzeczy właśnie wtedy wychodzą, bo no te szmery zaczynają nas niepokoić, więc wtedy po prostu już jesteśmy w stanie coś tam wyłapać, pierwsze rzeczy, tak? Mhm. Nie jest to od razu związane z tym, że ten pies będziemy musiał mieć nie wiadomo jakie leczenie, natomiast już wtedy będziemy mieli gdzieś tam z tyłu głowy tak, że musimy to kontrolować częściej na przykład niż raz do roku i nie tylko na przykład usłuchiwaniem, tak? Niezwykłym po prostu słuchaweczku do serduszka. Rozumiem. No właśnie, to jakbyś mogła, Paulina, powiedzieć, w jaki sposób bada się takie zwierzę? Jak to wygląda? Czy jest to traumatyczne, bolesne? Nie, żadne z badań, które przeprowadzamy na psu kardiologicznym nie jest badaniem bolesnym. No może EKG nie jest takie najprzyjemniejsze dla psa, natomiast to nie jest rzecz bolesna, tylko po prostu psa dosyć nieprzyjemna, bo to pewna rzecz nowa, tak jak wszystko. Tutaj przede wszystkim... To tak jak przy dzieciach, prawda? Trzeba go położyć. Przy usłuchiwaniu, tak, przy usłuchiwaniu. Po prostu jeżeli stwierdzamy cokolwiek, pierwsze to zrobimy, to zlecamy EKG, bo to jest takie najprostsze, najmniej inwazyjne, najszybsze badanie, bo to robimy tak naprawdę, że tak powiem, od ręki. Polega to tak samo jak u ludzi, na przypięciu po prostu elektrod do ciała. No tutaj to jest wiadomo, jeżeli pies się położy, super, jeżeli nie możemy robić to na stojąco, ważne, żeby pies był w miarę spokojny. No tutaj przychodzi problem, kiedy pies jest ogólnie zestresowany wizytą u lekarza. No to wtedy wiadomo, że to badanie nie jest tak miarodajne, jak być powinno. Kolejnym krokiem jest na pewno rentgen klatki piersiowej, bo tutaj bardzo ładnie widać na takim rentgenie przerost takiego serca, jak to wygląda, jak wyglądają płuca w takim przypadku. No i plus potem jako ostatnie, bo to już takie już bardziej specjalistyczne badanie, to jest echo serca, to czyli badanie USG serca. Wykonują lekarze już po kursach, doświadczeni bardzo, no i tutaj potem echo, jeżeli mamy te wszystkie badania zrobione, to już mamy pełną dokumentację, jeżeli chodzi o serce. Mhm. Już kolejne rzeczy to są rzeczy już bardziej skomplikowane, tak? Bo tu mówimy o holterze, bo też się holter dla psa przyczepia, natomiast to już są takie bardziej zaawansowane rzeczy. Jasne. Czyli jeżeli powiedzmy sami zauważymy jakieś niepokojące objawy, lub też trafimy do lekarza i to lekarz pierwszy wykryje, że coś z naszym zwierzęciem jest nie w porządku, prawdopodobnie podjęta zostanie terapia. I jak długo może trwać taka terapia? No terapia to w zależności na co trafiamy. Jeżeli trafi do nas szczeniak, dajmy na to 6-7 tygodniowy, czyli dopiero taki, który do nas trafił, a niestety nie pochodził z hodowli takiej certyfikowanej, tak, z przebadanymi rodzicami, może dojść do takiej sytuacji, że taki piesek ma chorobę wrodzoną. I są to najczęściej takie choroby niezwiązane jakby z czynnością serca, a raczej z rzeczami, które powinny na przykład zarosnąć, a nie zarosły. Tu mówimy na przykład o przetrwałym przewodzie Bottala lub takie rzeczy, na przykład jak tetralogia Fallota. No to już są rzeczy, które są już cięższym kalibrem. No niestety, jeżeli jesteśmy w stanie finansowo poradzić, no to jesteśmy też w stanie to zrobić, tak? Bo to nie są dosyć kosztowne operacje, ale to da się naprawić. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy nabyte, typu właśnie u psów seniorów, no to jest leczenie w postaci najczęściej tableteczek do podawania po prostu codziennie do końca życia. No i tutaj wiadomo, w zależności od tego, jak bardzo ta choroba postępuje, no bo umówmy się, że jesteśmy w stanie
zatrzymać taką chorobę, natomiast postępowanie tej choroby będzie nadal tak jak u ludzi z nadciśnieniem, tak? Nie damy rady się wyleczyć z nadciśnienia tak nagle, po prostu już do końca życia będziemy brać tabletki. Taka sama sytuacja jest u zwierząt. U psów, u kotów trochę gorzej. Tak samo jest z diagnostyką, u kotów jest gorzej. Ciężej jest zrobić po prostu badania, no bo tutaj EKG u kota to jest rzecz prawie niewykonalna, natomiast u szersta oczywiście jak najbardziej, echo serca, rentgen jak najbardziej, no z EKG jest tak różnie. No i tak samo z podawaniem tabletek. Umówmy się, że właściciela podanie tabletki dla psa raz bądź dwa razy dziennie jest dużo prostszym rozwiązaniem niż podanie tej tabletki dla kota, tak? No ale tutaj na spokojnie po prostu tableteczki, w zależności od zaawansowania choroby po prostu dobieramy leczenie. Ale jest to leczenie najczęściej już do końca życia. Ewentualnie dokładamy po prostu tabletek, dokładamy po prostu innych leków. Żeby tak? Łagodzić objawy. Łagodzić objawy, tak, no bo to głównie tutaj chodzi o to, żeby po prostu zatrzymać proces, który już następuje i żeby poprawić po prostu jakość życia tego psa, tak? To głównie o to nam chodzi. Czyli po raz kolejny bardzo duża analogia do ludzi, tak? Tak, jeżeli, naprawdę. Tutaj jest... Jeżeli ktoś ma kogoś w rodzinie lub sam choruje, to łatwiej mu będzie zrozumieć, co się dzieje z jego zwierzęciem. Najfajniejsi są właśnie właściciele, którzy mają sami przykład chorują na choroby przewlekłe. Wtedy mówisz, choruje pan na serce, no tak, tak, ja mam nadciśnienie, no to super, bo pana psa, pies nie ma nadciśnienia, ale też ma chorobę serca, więc wy też będziecie po prostu razem, po prostu rano i wieczorem bierzecie tabletki. No i wtedy powiem szczerze, że tacy ludzie najbardziej tego pilnują, tak, jeżeli chodzi. Pamiętają, tak, najłatwiej jest to zapamiętać. Dokładnie. Bo problem wydaje mi się też, że może polegać na tym, że jeżeli póki zwierzęciu jest niedobrze, to wtedy my o tym pamiętamy. Tak samo jak ze sobą, tak, prawda? Jeżeli dokładnie. Nas coś boli, to pamiętamy, żeby wziąć tak. tabletkę. Jeżeli przestaje boleć, dokładnie. No to gdzieś i zapominamy. Masa ludzi jest taka, których na przykład przychodzą mnie z problemem, że pies kaszle, tak? Najczęściej kaszle w nocy, więc no to jest dosyć uciążliwe, no tak. tak? No to wtedy wiadomo, do lekarza, matko, coś się dzieje z tym psem, naprawiajcie. Dajemy pudełko tabletek, tak? Temu psu się poprawia, ten kaszel się zmniejsza bądź w ogóle zanika. I nagle się okazuje, przychodzi pies po pół roku, kurczę, ale tutaj nie mam gdzieś zapisanego, że państwo przedłużali leki, a nie, no już było super, przestałem dawać, nie, no to fajnie, że jest lepiej, ale to jest takie bardzo krótkofalowe działanie, tak, bo trzeba pamiętać, że nieleczone robi się jeszcze gorsze i wróci po prostu z podwójną siłą, więc pamiętajmy o tym, to nie jest jakoś strasznie uciążliwe, jedne tabletki faktycznie trzeba podawać na czczo, no to jest trochę gorzej, bo większość jednak ludzi to paróweczka, masełko, kombinacje, no ale te tabletki, które trzeba dawać na czczo, są akurat smakowite, więc nie ma zbyt wielkiego problemu. Jasne. A czy jest jakiś sposób, w jaki możemy ograniczyć ryzyko wystąpienia takiej jednostki chorobowej, jeżeli na przykład mamy właśnie rasę, która jest do tego predysponowana? No tutaj, jeżeli chodzi o rasy, no to też to są troszeczkę inne schorzenia niż tak jak mówimy o tym typowym, o tej typowej niewydolności zastawki dwudzielnej, bo to w 60% dotyczy tych sercowych psów starszych, tylko w 30% dotyczy drugiej zastawki. Natomiast, no jeżeli chodzi o to psy rasowe, to nie jest takie, no nie jest ta sama jednostka chorobowa, która dotyczy seniorów. One prawda, mają predyspozycje też do tego, w związku z tym, że mają te tak jakby predyspozycje genowe. Natomiast no tutaj nie za bardzo mamy na to wpływ. Musimy utrzymać po prostu dobrą kondycję. Zbilansowana dieta, bardzo ważna jest L-karnityna wtedy w diecie, u kotów tauryna, to są bardzo ważne rzeczy, szczególnie u kotów tauryna, bo no tutaj na szczęście jest tego niedobór u kociaków, więc no tutaj trzeba też tego pilnować. No i otyłość, tak? No tutaj to cały czas się sprowadza na tej otyłości. Niestety to jest pandemia, jeżeli chodzi o zwierzęta w Polsce, ta otyłość. Ludzie myślą, że im kot jest grubszy, tym jest szczęśliwszy, co niestety jest błędne, tak? A my potem ponosimy tego konsekwencje. No ale tutaj, jeżeli o to dbamy, no to już nic nie powinno się więcej dziać. Dobrze, a jeżeli już mamy, te zwierzę nam zachorowało, no nie udało nam się wpłynąć na to, żeby jednak nie doszło do tego, to co ewentualnie jeszcze możemy robić, aby ten przebieg choroby był jak najmniej dotkliwy dla tego zwierzęcia? Jeżeli chodzi o te zwierzę, dokładnie. To nasza systematyczność podawania leków. My się umawiamy zazwyczaj na badania kontrolne, wtedy zazwyczaj te leki staramy się po prostu zmniejszyć ich ilość do takiego minimum, na tyle, żeby się ten pies czuł komfortowo, tak? Bo to mówimy o rzeczach typu takiego, że ten pies nawet nie da rady podbiec pod zapiłką, że nie da rady się bawić, tak? Jest mu ciężko się napić, bo podczas picia zaczyna kaszleć. To mówimy o takich rzeczach, więc jeżeli my pilnujemy po prostu leczenia, systematyczności, dbamy o to, dlatego psa też jest wygodniej, wiadomo. Jeżeli jest 30-stopniowy upał, to nie jest dla naszego sercowego psa czas na spacery. Tego też musimy właśnie takich rzeczy unikać, tak? Czyli wtedy wiadomo, no, sercowego psa nie zabieramy na 10-kilometrowe spacery, no bo ten pies nie będzie w stanie takiego kawałka przejść. Unikamy sytuacji stresowej.
stresowych, typu na przykład, jeżeli jest Sylwester, no to naprawdę musimy o to zadbać, żeby coś tam u tego psa wyciszyć, żeby on się nie stresował. Nie staramy się, wiadomo, jakichś tam wycieczek, wyjazdów, jeżeli pies nie lubi, no to staramy się go tam nie zabierać, no bo to tak jak u ludzi sercowych, każda taka rzecz może prowadzić po prostu do zatrzymania akcji krążenia. Tu głównie chodzi właśnie o to, żeby ograniczyć ten stres i po prostu zadbać o to. Pamiętać o tym, że to jest najczęściej starszy, schorowany pan bądź pani, tak to trzeba traktować. Nie mówię, że zupełnie ten pies ma siedzieć na kanapie i się nie ruszać, bo to też do niczego nie prowadzi. Ale no trzeba, wiadomo, po prostu, jeżeli jest gorąco na podwórku, wiadomo, że nie wprowadzamy tego psa na długie spacery, staramy się ograniczać ten ruch, no ogólnie tak po prostu dobre odżywianie i to wszystko. Jasne. Dzięki, Paulina, za poświęcony czas i za ten ogrom wiedzy, który nam przekazałaś. Myślę, że część osób, które mają takie zwierzę, które jest lub będzie borykało się z chorobami układu krążenia, już wie, co robić. Także tak, dziękujemy Ci bardzo. Do lekarza i już dalej coś ustalimy. Tak jest. Także dziękujemy Ci bardzo. Proszę bardzo. I Wam, drodzy widzowie, za poświęcony czas. Do zobaczenia. Cześć.